Dzień dobry, szanowni państwo. Kto śledzi moją serię Wszystko gra, ten wie, że oprócz wydobywania dźwięków z różnych instrumentów, bardzo interesuje mnie też wydobywanie dźwięków z przedmiotów, które pierwotnie wcale tymi instrumentami nie były. To znaczy nadal nawet nimi nie są, ale właśnie interesuje mnie sprawdzanie, w jaki sposób te przedmioty mogą brzmieć i co mogą wnieść do świata muzyki. Dziś, szanowni państwo, chciałbym sprawdzić, jak brzmią różnego rodzaju przedmioty z kuchni. Dlatego mam stary czajnik, jakieś termosy, kieliszki do jajek, też taki kieliszek troszeczkę inny, makaron, folia stretch, taca stara, miski stalowe, łyżki, woda. Także ja dziś będę sprawdzał, w jaki sposób te przedmioty można wykorzystać muzycznie, a na koniec odcinka będzie właśnie utwór muzyczny, którego fragment przed chwilą państwo widzieli, nagrany tylko i wyłącznie z użyciem przedmiotów kuchennych. Jeśli ktoś nie ma ochoty oglądać całego odcinka, to wystarczy przewinąć tutaj do tego momentu i tam właśnie będzie utwór pod tytułem O kuchni. O kuchnia. O kuchnia. Przedmiot z kuchni, który już prezentowałem w jednym z odcinków, to stary czajnik. Szanowni państwo, bardzo ważne, starego typu czajnik, może tak, on wcale nie musi być stary, ale starego typu czajnik, taki, który pierwotnie tu miał gwizdek i tutaj ważne, nie ma pokrywki. Chodzi o to, że on jest takim szczelnym naczyniem. Tutaj rączkę przekręciłem, żeby łatwiej było go trzymać podczas gry. Wiadomo, że samo uderzanie w naczynia z płaskim dnem może imitować jakiegoś rodzaju perkusję, bębny, ale taki czajnik daje nam możliwość jeszcze przestrajania dźwięku membrany w trakcie gry poprzez wdmuchiwanie i wciąganie powietrza. Także polecam, takie czajniki już jest ciężko kupić, ale na jakimś targu staroci myślę, że coś takiego państwo znajdą. Łyżki. Dość oczywista rzecz, wcale nie mój wymysł. W tradycji bodajże irlandzkiej, w muzyce folkowej łyżki używane do gry, nawet są takie specjalne łyżki drewniane, tworzone do grania. Są nawet wirtuozi gry na łyżkach, jest słynny Spoonman. Kto nie zna, to zapraszam, żeby sobie wyśledzić w internecie. Jest też taka pani, która gra na łyżkach, nie pamiętam teraz jej nazwiska, może ktoś podrzuci w komentarzu. Polecam, żeby zobaczyć, co można zrobić z łyżkami. Ja na łyżkach nie umiem grać, tylko takie podstawowe rzeczy o tym wiem. Musimy chwycić odpowiednio łyżki, tak żeby palcem wskazującym oddzielić od siebie łyżki, tak żeby one się tu nie stykały i tylko w momencie uderzenia one na chwilę się ze sobą łączą, wydając perkusyjny dźwięk. I takie podstawowe ćwiczenie, jeśli chcemy spróbować grać na łyżkach. Jak już to umiemy, próbujemy szybciej. A potem po prostu dłoń z góry zabieramy i dokładamy. I tak dalej, i tak dalej. I ja jeszcze taki sposób wydobywania dźwięku kiedyś próbowałem. Nie umiem go dobrze zrobić, ale spróbuję. Rozcapierzamy palce i przejeżdżamy łyżkami po palcach, kończąc na kolanie. I tak dalej, i tak dalej. Teraz, szanowni państwo, misy. Misy to jest w ogóle jakaś osobna rzecz, jeśli chodzi o muzykę w kuchni. Właściwie to misy zainspirowały mnie do tego, żeby ten odcinek zrobić, bo to jest tak, szanowni państwo, ostatnio gdzieś tam, nie wiem, ja to czytałem, czy ktoś to mówił, czy w jakimś filmie to było, czy coś, mówią ludzie, koncerty na misach, granie na misach. Mówię, kurczę, o co chodzi z tymi misami? No to mówię, sprawdzę. No i, szanowni państwo, wziąłem właśnie misy takie w domu, mam takie misy, no to je wziąłem. I sprawdziłem, o co chodzi. No wiadomo, uderzanie w misy to żadna filozofia. O, pięknie.
to będzie po prostu wydobywało dźwięk. Tu nawet są jeszcze jakieś resztki jedzenia, ale to w ogóle nie szkodzi. No, także taki koncert na misach też można uskutecznić, ale szanowni państwo, można spróbować pójść o krok dalej właśnie. I są też podobno takie misy tybetańskie, czy tam śpiewające, jakoś tak się o tym mówi. I to działa tak, że jak się uderzy w taką misę delikatnie, o, tu mam specjalnie podklejone, bo one, żeby mi z dłoni nie spadły. Jak się uderzy delikatnie, wprowadzi się w wibrację misa, potem się zacznie pocierać pałeczką, to dzieje się takie coś. Okazuje się, że to żadna filozofia, szanowni państwo, taki koncert na misach można sobie w domu samemu urządzić. A, w tej misie na przykład, w tej dużej misie na przykład potrzebna jest troszeczkę grubsza pałeczka i to jest kawałek z tyla od szczotki, który dostałem od mojego szwagra, także bardzo wyjątkowe akcesorium muzyczne i właśnie w tej misie potrzebna jest taka grubsza i cięższa pałeczka, drewno bodajże bukowe. Kwestia wprawy i wyćwiczenia techniki, żeby pozbyć się tych takich dodatkowych brzęczeń. Także ja zachęcam, żeby sobie takie koncerty misowe w domu urządzać. I od mis jest dość blisko, moim zdaniem, do gongów. I szanowni państwo, wspaniałymi gongami są takie termosy. Każdy z nich ma jakiś swój dźwięk. O, bardzo, bardzo pięknie brzmi ten termos. To zresztą będzie słychać też w utworze finałowym dzisiejszego odcinka. Ale co ważne, termosy to instrumenty, które można swobodnie dostrajać i to w bardzo prosty sposób. Wystarczy wlać troszkę wody. I tu ciekawa rzecz, w tych termosach akurat jest tak, że im więcej będzie wody, tym niższy tworzy się dźwięk. No i oczywiście nie można zapominać o instrumentach dętych. Kieliszek od jajka to świetny rodzaj fletu krawędziowego. Wystarczy nauczyć się grać właśnie tą techniką krawędziową, polegającą na tym, że przystawiamy krawędź kieliszka do ust i w odpowiedni sposób dmuchamy strumieniem powietrza na kant. W zależności od prowadzenia domostwa również zdarza się, że w kuchniach możemy znaleźć takie kieliszki. Cebula. To na samym końcu okaże się, po co cebula. Jest jeszcze makaron. Taki perkusyjny, prosty instrument, to też będzie w utworze. Aha, zapomniałem jeszcze rulonik z folii stretch. To też jest świetny flet. Dokładnie taka sama technika. I tutaj, szanowni państwo, zainspirowałem się fletem tłoczkowym, zwanym też fletem Lotus, czyli taki flet, który ma tłoczek i można zmieniać dźwięk, wysuwając go i wsuwając. I użyłem do tego właśnie ten młotek do ubijania kotletów. I okazuje się, że to też tak działa. Zapomniałem o grzechotce. Najlepszą grzechotką, jaką możemy znaleźć w kuchni, jest pudełko z makaronem. Ważne, bo torebka jest bardziej werblem.
i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, tych pomysłów są zapewne setki, tysiące. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na przedmiot z kuchni, który może być instrumentem, to proszę do mnie napisać, można w komentarzu wrzucić, można filmik nagrać. A teraz już, Szanowni Państwo, zapraszam do wysłuchania utworu pod tytułem O, kuchnia. Wszystkie dźwięki, które Państwo słyszą, zostały nagrane właśnie z tych przedmiotów i nie zostały w żaden sposób dostrojone. Wyjątkiem jest ta taca, która posłużyła jako gong. Ją musiałem lekko dostroić, bo totalnie mi nie siedziała w tonacji, więc to jest jedyna rzecz, która została dostrojona. Bardzo stara koreańska taca. Pięknie brzmi. No zdecydowanie taki azjatycki dźwiękowy akcent w kuchni. Tutaj dowiązałem sznurek po to, żeby on sobie mógł, żeby ona, ta taca mogła sobie dobrze zabrzmieć. A drugi powód jest taki, że dzięki sznurkowi możemy uzyskać efekt naturalnego tremolo, uderzając w nasz gong i wprowadzając w obrót tacę. Aha, jeszcze zagadka. Szanowni Państwo, w tym utworze zaraz na początku słychać taki dźwięk jakby zdartej płyty. Ja specjalnie nie pokazałem, w jaki sposób stworzyłem ten dźwięk. I tu jest zagadka. Jest to dźwięk stworzony za pomocą czegoś, co znalazłem w kuchni. Pytanie brzmi, jak uzyskałem ten efekt takiej niby zdartej płyty na początku mojego utworu o kuchnia. A teraz już zapraszam do słuchania i oglądania.